Już tu jest. Już tu są. Bitwa zaraz się zacznie. Tarcza, zewsze trzyki, nie pozwolimy paść Południkowi bez walki. Oto ta, co powstrzymała atak na me miasto. Słońce nagradza mnie tym spotkaniem. Nora. A ja smutny Naman. Przepraszam, że spotykamy się tak... Czyli jak? W żałobie. Ponieważ twoja jest jak talizman. Czekaj, wybacz mi. Nie przyszłaś po odszkodowanie? Nikogo nie straciłaś? A, nie. Wiem o łowach, ale mnie Kardża nic nie są winni. Aha. Cóż, przydałaby mi się pomoc pionierki, a potem byłbym twym dłużnikiem. Ci ludzie chcą uhonorować bliskich, martwych, własnym głosem. Nie głosem Kardża przy ołtarzu Kardża. Ale istnieją przeszkody. A dopóki w Południku się nie uspokoi, te szaty tylko wiążą mi ręce. Jakie przeszkody? Pierwszy pielgrzym to Oseram. Chce odwiedzić Chram Królów po drodze do miasta. Czeka tam teraz. A stary kapłan Słońca, co nie cierpi pogan, nie chce go wpuścić. Ta Utaru straciła kompana na skraju klejnotu. Przy sadzawce, gdzie bywają kłapaki. Jest tam chram do odstraszenia maszyn. Ale jego skuteczność jest nie najlepsza. Tymczasem Banuk chcą oznaczyć Słoneczny Stok. By, jak sądzę, przywołać duchy maszyn. Niepotrzebnie. Są tam jastrzą błyski. Zwabione blaskiem iglicy. Więc oczyścić dwie świątynie z maszyn i usunąć z trzeciej kapłana? Chodzi mi tylko o życzliwość i o wysłuchanie ich próśb. Naman, rytuały i modlitwy nie przywrócą im życia. Nie, ale mogą pomóc cierpiącym odnaleźć siebie. Dać im siłę i nadzieję, jak wschód słońca. Nie sądziłam, że kapłani poproszą obcą o pomoc. Gdyby słońce zachodziło od naszej dumy. Póki tak nie jest, nie jestem kapłanem słońca. Czerwona suknia była moim pragnieniem, a wciąż pragnę. Kaptury czynią z nas ślepców. A my szepczemy o pojednaniu, zapominając, że kapłani starego króla Słońce błogosławili morderców. Morderców? Znaczy krwawe łowy? Tak. I ofiary, które przyszły potem. Czemu kapłani zgodzili się na ten rozlew krwi? Czasem Kardża bardziej cenią tradycje niż to, co słuszne. Może Kardża i Nora tak się nie różnią? Kapłani Słońca cię zawiedli, ale chciałeś być jednym z nich. Całe życie spędziłem przy świątyni. Głos mojego brata odbijał się w niej echem. Ale nawet on mnie nie odwiódł, a przecież próbował. Wiele razy. Mawiał, kiedy nas miłowano, suknie były cynobrowe. A teraz są splamione krwią. Jak to? Odziedziczyliśmy suknie. Dawni kapłani pouciekali, nie chcieli stać w świetle nowego słońca. Musimy dźwigać ich grzechy. A mnie one mocno ciążą. Gdzie jest teraz twój brat? Powinien czekać na mnie na słonecznej ścieżce. On wystąpił przeciwko ofiarowaniu. Dla kapłana, co podważa królewskie słowo, to była straszna zemsta. Ty też straciłeś kogoś ważnego. Przykro mi. Nie, nie straciłem. Kiedy wdziałem suknię, znalazłem pamięć o nim. Zrobię, co mogę, by wspomóc żałobników. Czcząc ich pamięć, czcimy nas.